Witam wszystkich. Dzisiaj doszło, że tak powiem, trochę nowych zleceń. Mamy tutaj takie tłoczysko do siłownika, w którym jest no, już dużo wżerów, dużo rys. No i no, nic innego, tylko nadaje się ono do regeneracji. Także tutaj nawet możecie zobaczyć, jakie wżery powstały pomimo właśnie powłoki chromowej. No tutaj autentycznie widać już takie dziury, to no wżery właśnie takie dokładne. Dokładnie. Sytuacja jest tego typu. No, tłoczysko jest tylko przeznaczone w tym momencie do regeneracji. Tylko się do tego nadaje. Całego siłownika nie mam. Z tego względu, że po prostu no, cała reszta tam wiadomo, że już działa tylko na samym uszczelniaczu. Cała ta powierzchnia działa sobie na uszczelniaczu. Tutaj mamy właśnie tą część mocującą. Takie ucho. Tak jak widać, no, tutaj rdza wdała się dobrze. Tuleja w środku podtworzeń jest w dobrym stanie. Także mimo wszystko tylko wypiaskujemy tą część, ale najpierw, żeby to właśnie zrobić, trzeba pozbyć się całej tulei, która jest tutaj zamocowana. Najprawdopodobniej jest ona zgrzana w środku, bo widać tutaj w środku, może wam tak nie pokażę, nie może pokażę, ale nie wiem, czy będzie widać. O właśnie, widać przebarwienia pod wpływem obróbki pod wysoką temperaturą. W środku widać autentycznie właśnie, że jest było to robione na gorąco, także najprawdopodobniej jest to dwie te części są ze sobą zespojone właśnie z grzewem. Ja tutaj już zacząłem toczyć z tego względu, żeby po prostu zobaczyć, jak twardy materiał jest i jak pozbyć się tej tulei. Także będziemy odcinać sobie tuleję na długości, która jest bezpośrednio właśnie tutaj, jak cała jej długość właśnie była zamocowana. Tutaj widać, taki jest nawet rowek, czyli to jest całkowita długość. I tak, obetniemy sobie dalej, żeby pozbyć się reszty tulei i zamawiamy nową tuleję na wymiar Fi 85 na 70 z powłoką już właśnie chromową, także cała tuleja jest powlekana już chromem nowa, tak samo właśnie jak i ten stary detal. Także obetniemy, zatoczymy średnicę tutaj, dokąd właśnie ta część się kończy, bo tu, oczywiście tutaj jest różnica, to jest spasowane ze sobą. Obcinamy, zataczamy tutaj średnicę pod gwint, gwintujemy. Jeżeli tuleja przyjdzie na dniach, to gwintujemy tuleję w środku. Pokażę tutaj na środku od drugiej strony dokładnie, jak to będzie wyglądało, że zrobimy sobie przykładowo gwint na długości tutaj tego uchwytu naszego. Także pewnie to będzie gdzieś mniej więcej tutaj do tej długości, tak jak jest zaznaczone. Ja to sobie obcinam, zataczam, robię gwint. To piaskujemy. Czyli tutaj wszystko będzie niemalże prawie jak nowe. Robimy gwint w nowej tulei, jak przyjdzie, bo to trzeba zamówić. Nie znalazłem tego u siebie w żadnych hurtowniach. Zamawiamy, robimy gwint na tej części. W tulei skręcamy do kupy, tak żeby to oczywiście było ciasno. No i tutaj już w zakresie klienta będzie to, żeby to dokładnie obspawać. Ja na chwilę obecną nie mam tak dobrej spawarki, żeby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, także oni sobie już sami pospawają. No i przede wszystkim to będzie musiało być szczelne, także gwint będzie bardzo dokładny. Być może dojdzie dodatkowo uszczelnienie po skręceniu jakieś tam specjalne. Obspawają to, no i detal będzie gotowy, także tutaj długości też trzeba będzie zachować. Co jeszcze? No tak to wygląda. Tak wygląda to tłoczysko, które po prostu trzeba zregenerować.
Dodam, że dzisiaj odebrałem też, właśnie chciałem Wam pokazać. Ostatnio piaskowałem niektóre elementy, już kilka wyszło, ale teraz mamy taką coś z innej bajki, czyli kotwica do jachtu. Wypiaskowana była całkowicie. Wypiaskowałem ją i oddałem ją do ocynku. Także zobaczcie, jak to mniej więcej sobie wygląda po właśnie tutaj obróbce takiej galwanicznej, czyli tutaj w tym przypadku po cynkowaniu. Także tak to wygląda. Klient chciał, zastanawiał się właśnie, czy to malować, czy co, ale z tego względu, że no wiadomo, niektórzy mają takie fantazje po prostu, żeby coś miało ręce i nogi, także malowanie samo by nie wystarczyło, a ocynk podejrzewam, że powinien załatwić sprawy na dłuższy czas. Także tak wygląda sobie nasza kotwica po ocynku. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału i pozdrawiam wszystkich.